Przepraszam, szefie, ale burza powoduje zakłócenia. Proszę powtórzyć. Odbiór. Przyjeżdża miotro i chce, żeby zobaczyć szczupły, smukły jak brzoza. Zrozumiałeś, Lizo? Odbiór. Szczupły i smukły, rozumiem. A więc do jutra, szefie. Bez odbioru. Jogi! Już mnie tu nie ma, panie strażniku. Zabieram tylko tę zepsutą lodówkę do naprawy. Wiesz, co chcesz, Jogi, i wypchaj się. I tak nie uda mi się porządnie schudnąć do wizyty szefa. Muszę przestać jeść. Nadwaga. No, bubu, fajrant na dzisiaj. Teraz pan strażnik stawia obiadek. Który przez chwilę ty postawiłeś na mnie. Mam piasek w miejscach, których istnienia nie podejrzewałem. Oszczędź mi tych fizjologicznych wynurzeń, Jago! Udało się? Czy się udało? Czy się udało? Tak, udało! Wyobraź sobie! Gdyby nie ja, tkwiłbyś w tej dziurze jak zadra, nie powiem gdzie! Bezczelny głupcze! Uwolnisz mnie, a ja spiję słodki nektar zemsty. Tak, tak, no chyba, żeby nie. Nie igraj z ogniętym, nędzny ziarnożowie! Wiesz, co ci powiem? Bez mnie byłbyś zerem. Co? Kto zawsze wpada na najlepsze pomysły? Ja! Kto tyra jak wół? Ja! Gdyby nie ja, siedziałbyś w klatce na bazarze i skrzeczał: papuś, chcę słuchanka! Ja, jak ci na imię? Łup. Wcale nie łup. Po prostu łup. Drażliwy, prawda? Podaruj dzieciakowi kotka, a jego buźkę rozjaśni uśmiech. Kot? To jest kto? Ej, mały, masz! Pobaw się skoczu z kotem. Kiki, kiciuś. Szanować będę i przestrzegać praw klankinów zawsze! I obiecuję. I obiecuję, nawet przysięgam, że będę grzeczny, posłuszny i dobry. Że nie będę używał brzydkich wyrazów. Że będę uprzejmy dla małych i dużych. Panie, będę przepuszczał przodem. Sąsiadom będę śpieszył z pomocą, nie oczekując na nagrodę. I będę robił wszystko, żeby stać się wzorem do naśladowania dla młodzieży galaktycznej. Obciach! A to co znowu? Cześć, króliku, co słychać? O, tygrysku, czy nie możesz wejść normalnie, tylko brykasz ciągle i... Nie jesteś tygryskiem! Nie, jestem kłapouchy. Czy ty mnie nie znasz? To ty też brykasz? To kłapouszki lubią najbardziej. O nie, tylko nie to, nie! Dwóch takich samych! Kłapouchy, spójrz, co zrobiłeś! Słucham, co masz mi do powiedzenia? NTNR, no to na razie. Ja tego nie mogę pojąć. Kłapouchy zachowuje się jak tygrys. Jestem pewien, że to twoja wina. Tak, ale spójrzcie na to inaczej. Kłapouchy bryka teraz nawet lepiej od ciebie. Lepiej ode mnie? Oczywiście. Stworzyłem osła potwora. Nie wiem, jak długo powstrzymam głosowanie, przyjaciele. Coraz więcej systemów dołącza do separatystów. Świnko, natychmiast złaź ze stołu. Co ty sobie myślisz? Chcesz jeść na stole? Nie zamierzam tolerować takich manier. Och, zostaw biedaka. Jest głodny. Co z tego, że je na stole? Dalej, świniaku, maniery, śmaniery. Wskakuj na stół i wcinaj ile chcesz. Nie, świniaku. Dobra, spoko, ty uszaty gryzoniu. Coś podobnego. Znów ta mina? To twój problem, stary. Nigdy nie łapiesz luzu. Odpuść sobie. Ja jestem z siebie zadowolony. Wszystko musi być ok. Proszę, zacznijmy wreszcie jeść. Nie,
Nie zezwalam na konsumpcję, zanim nie pojawi się tutaj pan Blueregard. Nie zasuwałam przy kuchni przez całe przedpołudnie, żeby teraz patrzeć, jak moje dania stygną na stole. Zacznijcie wreszcie jeść. Stop! Jeść! Stop! Jeść! Widzisz? Oni wszyscy wiedzą, że należy spokojnie i grzecznie zaczekać z posiłkiem, póki nie ma wszystkich. Nawet ja, choć chciałbym bardzo zatopić zęby w tej pysznej, choć nieco przygotowanej, duszonej marchewce, powstrzymam się, bo szanuję reguły. Dobra, nie chcecie jeść? To wasz problem. Ja na ten przykład zaczynam. A niech was licho! Ciekawe, czy szef da mi wolne popołudnie. Co za los, dobrze, że już środa. 3 dni pracy w tygodniu to mordęga. Powiem, że dostałem rutynowego komputerowstrętu. O nie, to było w zeszłym tygodniu. Już wiem, spróbuję z nuklearofobią. Tak, powinno się udać. Witam, panie Jetson. Witam, panno Galaxy. Czy jest stary gamoń? Nie, ale jest pan Kosmoski. Chwileczkę. Ta mi bzdura daje pijącemu ją nadludzką siłę. I praktycznie przez jakieś 10 minut jest on kompletnie niezniszczalny. Sami zobaczcie, wybiorę kogoś... Nachybił, trafił. O, ty, chudy. Tak, ty, podejdź. No chodź, masz. Pij. Powoli. Jeśli to prawda, dzięki twojej miksturze będziemy mogli wypędzić Rzymian z Galii raz na zawsze. Nie. Bo Matuzaliks, mój stary mistrz, zdradził mi przepis na magiczną miksturę pod warunkiem, że będzie służyła tylko do obrony. Nigdy do ataku. Zaraz zrozumiecie. A więc jesteś mistrzem olimpijskim. To bardzo ciekawe. U nas w wiosce też są zawody. Ale ponieważ wszyscy pijemy magiczny napój, zabawa nie jest pasjonująca. Słyszysz, co mówię? Powiedziałem, że to nic pasjonującego, bo wszyscy przybywamy w tym samym czasie i ciągniemy losy, kto wygrał.